Dzisiaj można powiedzieć, że najważniejsza sesja, bo sprawozdanie przede wszystkim z wykonania budżetu za 2022 rok. No i oczywiście zakończone absolutorium, raport o stanie miasta i przegłosowanie wotum zaufania. No przede wszystkim był to rok niezwykle trudny pod kątem przede wszystkim finansowym, ale też i z zakresu prowadzonych prac inwestycyjnych, bo myślę, że radni obiektywnie ocenią, że mimo powiedzmy tej mizerii budżetowej, bo o takim stanie finansów miasta, ale nie tylko naszego miasta, wielu samorządów powinniśmy rozmawiać, to te inwestycje oczywiście staramy się prowadzić. Zresztą to widać nawet i dzisiaj, gdzie tych inwestycji jest bardzo wiele. Był to bardzo trudny rok, mimo wszystko chciałbym też podkreślić, że też cały czas spoglądamy na finanse miasta pod kątem wskaźników, a także pod kątem zadłużania. I ja tylko powiem, że jeśli chodzi o deficyt budżetowy, to w poprzednim roku utrzymaliśmy go na poziomie tylko 42% planowanej kwoty zadłużenia. To właśnie pokazuje, że te finanse są w stanie takim, jakim są i bardzo musimy tutaj spoglądać na wskaźniki budżetowe, żeby utrzymać się w tych rygorystycznych ramach. Dlatego też myślę, że rok finansowo trudny, ale jak Państwo widzą, impetu inwestycji we Wrocławku nie osłabiamy i w 2023 roku będzie, wszystko na to wskazuje, bardzo podobnie. Oceniamy budżet nie tylko przez pryzmat liczb, które są w nim zawarte, natomiast patrzymy na całość miasta i miasto generalnie rzecz biorąc w naszej ocenie słabo się rozwija. Dużo mieszkańców naszego miasta ubywa, wyprowadza się poprzez to, że są wysokie podatki poza granice miasta. Część oczywiście ludzi młodych nie wraca po studiach i jest to, myślę, duża bolączka dla miasta. Natomiast prezydent przez cały ubiegły rok w ogóle przyjął taką narrację, że twierdzi, że ma za mało środków przekazywanych przez rząd do budżetu miasta, co nie ma odzwierciedlenia w liczbach, bo planowane dochody z takich tytułów, które są przekazywane przez rząd, jak ułamkowa podatku od osób fizycznych, zarówno dla gminy, jak i powiatu, i tak samo ułamkowa podatków od osób prawnych, została wykonana w 100%, więc myślę, że nie ma tu racji. Ponadto, jak 23 kwietnia na konferencji samorządowej, gdzie był przedstawiciel rządu, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń, przekazana została informacja, że w latach 2016-2022 Wrocławek pozyskał bardzo dużą, niespotykaną dotychczas w historii samorządu kwotę 724 milionów złotych, więc są to duże pieniądze i one przeczą tej tezy i temu kłamstwu, które głosi prezydent Wojtkowski, że otrzymuje za mało pieniędzy z budżetu państwa. Szereg takich spraw, jak chociażby od 8 lat nierozwiązany problem tego słynnego narożnika ulicy 3 Maja Tumskiej, gdzie nic się nie dzieje, gdzie było kilka projektów i praktycznie rzecz biorąc to piękne, reprezentacyjne miejsce, które mogłoby być takim wizytówką miasta, w dalszym ciągu straszy pustką i nie pomaga w rewitalizacji tego rejonu. No, rok ogólnie trudny, dlatego że jeżeli spojrzymy na zestawienie danych finansowych, to widzimy, że względem roku ubiegłego mamy zwiększenie dysproporcji między dochodami, które udało nam się pozyskać, a wydatkami, które jako miasto poczyniliśmy. Tu różnica jest około 40 milionów między jednym a drugim względem tego, co było w roku ubiegłym. Także pod tym względem jest to rok trudny, no ale mamy świadomość tego, że inflacja dotyka wszystkich, również dotyka jednostki miejskie, które mierzą się z podwyżkami za wszelkie opłaty, stąd ta dysproporcja się pojawiła. Ale rok również udany pod względem inwestycyjnym, dlatego że widzimy, że te inwestycje prą do przodu, szczególnie mam tutaj na myśli budowa alternatywy dla Jana Pawła II czy innych dróg. Te drogi są remontowane,
chodniki nowe się pojawiają. Także jak najbardziej w tym obszarze jest to rok dla miasta udany. Ja zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby zapoznali się z dokumentem raport o stanie miasta, bo o ile niektóre dokumenty są formowane w taki sposób, że bez dogłębnej znajomości terminologii czasami trudno je zrozumieć, o tyle ten dokument, raport o stanie miasta, jest przygotowany w tak dobry sposób, że wszystkie dane są podane w taki sposób bardzo łatwy, przystępny i skondensowany. Te najważniejsze informacje o mieście, te takie ciekawostki, które czasami trudno wyszukać, są w jednym miejscu. Także raport jak najbardziej pozytywny. Natomiast tak jak powiedziałem, rok niewątpliwie trudny, a prognozy co do roku przyszłego są niestety nie lepsze. No ale zobaczymy co będzie. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle, jak podają wszelkie prognozy i że uda nam się wyjść z tego obronną ręką.